Tutaj krótkie info. Zombiaki z prawej strony nie zespawnią się, dopóki nie odpalicie zombiaków po lewej stronie schodów. Dużo szybciej by było, jakbyście po prostu tam wskoczyli i je wybili, a nie bawili się tak jak ja ze snajperką. Jasna sprawa, wystarczy wybić tylko te paskudy po lewej, z tymi nie trzeba walczyć. A chyba, że kogoś wkurzą, tak jak mnie.
Jest to niziutkie piętro i większość z was z pewnością sobie spokojnie tutaj poradzi, ale gdyby coś, sztuczka z poręczą ciągle działa. Po prostu kucacie na wysokości barykad na poręczy, zombiacze będą dobiegać do szczytu schodów i się cofać. Na wyższych piętrach musicie uważać, ponieważ z prawej strony, właśnie stąd, będą przylatywać wiedźmy, które dość szybko potrafią zjechać i tarcze i życie. Żeby nie musieć latać przed sobą na poręczy, spokojnie możecie też postawić skrzynię z amunicją. Zasada Dethaya, gdzie nie musicie, nie walczcie. Tak, ja ten sam o tym często zapominam, ale szkoda czasu i dury. Druga, zawsze pomiędzy piętrami w windzie się załadujcie. Nie pokazuję tego, żeby nie przeciągać bez sensu filmu, ale co piętro to robię. Problem, jeżeli wejdziecie wystarczająco wysoko, powinien się zresetować, tak jak teraz, co da wam spokojnie czas, żeby się podleczyć. No i wybijajcie w kierunku do funkcji, żeby się nie szczędzała pod nogami.
Tu wbrew temu, co piszą, nie wystarczy im uciec, ale trzeba też ich wybić. Ale no, są jakimś sposobem, żeby ominąć go. Jasna sprawa, nie każę wam skakiwać na półki, szafy i komody za każdym razem, kiedy ja to robię. Po prostu pokazuję miejsca, gdzie w miarę bezpiecznie można z nimi walczyć. Jeżeli nie macie z nimi problemu, szkoda zachodu.
bez ciepiałstwa, proszę. Ja jak nagrywałem, oglądałem krwawą gorączkę 2 i się zagapiło mi i przebiegło wyjście. Swoją drogą szmira straszna. Nie siadajcie nawet do tego. No chyba, że kogoś interesuje, jak się komuś władzek rozpuszcza, no to ewentualnie w celach edukacyjnych.